tym filmie poznasz trzy kluczowe zasady, które przyspieszą proces budowania techniki. Te zasady zauważyłem jako najważniejsze, współpracując przez wiele lat z podopiecznymi, którzy mieli problemy z techniką. Dlatego oglądaj do końca, żeby poznać każdą zasadę, bo każda jest równie ważna. A tak w skrócie omówimy dzisiaj objętość, czyli tak naprawdę najważniejszą rzecz przy budowaniu techniki. Omówimy także powtarzanie, dlaczego jest tak ważne przy tym całym procesie. I na końcu poruszymy temat budowania techniki już będąc zmęczonym, czyli tak naprawdę najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o wspinaczy z liną. Więc teraz przejdźmy do pierwszego kroku, który jest tak naprawdę najważniejszym krokiem przy budowaniu całej techniki. Jest to objętość. Bez objętości żadne następne kroki w ogóle nie zadziałają. I tutaj chodzi o to, żeby zacząć budować taką swoją bazę danych ruchów. Bo czym więcej zrobisz tych wspinaczkowych ruchów, tym później lepiej się wspinasz technicznie. Czujesz się lepiej, bo znasz już ruchy, wiesz jakie mogą istnieć. Jak zrobisz ruch w plecy, może wejście w podchwyt, to już twoje ciało uczy się jak układać się w tym ruchu, jak też stać na małych stopniach, więc to jest właśnie taki pierwszy krok, budowanie bazy danych ruchów. I teraz to można łatwo porównać do prawa jazdy. Jak zdasz prawo jazdy, to tam jeździsz około jakieś 30-40 godzin. No jak wyjeżdżasz na drogę, to czujesz się tak dosyć jednak niepewnie, mimo że ten egzamin tam został zdany i musisz swoje przejeździć. Swoje kilometry musisz przejeździć, żeby się w końcu na tej drodze poczuć lepiej, poznać różne sytuacje, które się mogą stać. I tak samo jest we wspinaniu. Chcesz po prostu zrobić swoje kilometry, ale na ścianie, robiąc właśnie dużą objętość, dróg, balderów i w ogóle nie patrząc na trudność tego. Po prostu robisz jak największą ilość. Ja pamiętam, jak sam niedawno spróbowałem jakiś komin, który był o trudności 5+, może się to wydawać już na mój poziom łatwiejsze, ale w kominach się za dużo nie wspinałem i wcale nie było to takie łatwe i wymagało dosyć dużo techniki. I to też mnie właśnie dużo nauczyło, jak się poustawiać, jak poustawiać nogi w takich formacjach, co się też później przekłada na inne formacje i też na lepsze czucie swojego ciała. I tak naprawdę tą bazę danych ruchów budujemy cały czas. Nawet Adam Ondra też cały czas usprawnia swoją technikę i każdy wspinacz, nawet który się właśnie wspina z 20 czy więcej lat, cały czas ją usprawnia, więc takie budowanie bazy danych ruchów jest właśnie bardzo ważnym krokiem. I tutaj to, co polecam, to jest zbieranie dróg. Można sobie założyć też profil na tej znanej stronie 8ANu. Nie jest to reklama, po prostu jest to spoko sposób, żeby zapisywać swoje przejścia albo zapisywać te przejścia w jakimś zeszycie. Też jest fajna rzecz, bo to jednak tak motywuje do tego, że później jak wrócisz do domu, zrobisz te drogi, to możesz je wpisać i się tym trochę pocieszyć, więc to jest też fajny sposób, który na pewno motywuje, żeby tak dużą ilość dróg zbierać, nie patrzeć na tą trudność i to naprawdę drastycznie zwiększy technikę i zazwyczaj to zauważyłem jako taki największy ogranicznik, szczególnie u osób, które zaczynały, że bardziej chciały skupić się na tym, żeby robić szybko drogi, szybko coraz trudniejsze i w sumie tylko próbować coraz trudniejsze, a nie robić tej dużej objętości. Raz miałem taką sytuację, że jeden mój znajomy właśnie zrobił 6-5. No i to 6-5 jednak wymagało od niego dużo. To było chyba z 6 miesięcy jeżdżenia, więc trochę dużo wymagało. Natomiast cały czas tylko jeździł właśnie na trudne drogi. Tak wyglądało mniej więcej jego wspinanie. I później był w stanie pojechać na 6+ i miał problem zrobić 6+, bo nie miał zbudowanej bazy danych ruchów. No i tak można pewną drogę w pewien sposób zajeździć po prostu, bo jak się wybierze jakąś drogę właśnie przed 6-5, no to można to zajeździć, bo ciało się w końcu nauczy tych ruchów i tych ustawień, ale pytanie właśnie, czy o to chodzi. Myślę, że lepiej jest się rozwijać właśnie tak wszechstronnie, nie mieć w ogóle problemu z robieniem dróg, bo później robimy te drogi szybko. Dlatego na przykład Adam Ondra był w stanie sfleszować 9+, bo wspina się bardzo dobrze technicznie, jego ciało od razu wie jak się ustawiać, przez co robi trudne drogi szybko. A często jest to właśnie ogranicznik, czyli taka technika przy robieniu dróg szybko, żeby od razu znaleźć to odpowiednie ustawienie, wejść w nie i wiedzieć wszystko, jak wygląda na drodze. Także taka duża baza danych ruchów też pozwala lepiej widzieć wszystko na drodze. Czyli jak już masz już swoje doświadczenie, to jesteś w stanie podejść pod drogę i stwierdzić, aha, okej, tamten chwyt trzeba złapać tak, ten trzeba złapać tak, tu trzeba dać nogę, bo masz taką dużą bazę danych ruchów w głowie. I to jest taki pierwszy krok i właśnie tu wszystko chcesz skupić na tej objętości. Jeżeli chodzi o takie treningi wspinaczkowe, to możesz na przykład zrobić taki trening, że w ciągu godziny chcesz zrobić jak najwięcej balderów, nieważne jakiej trudności i później możesz ten czas zwiększać. Na przykład w pierwszym tygodniu
skupić się, żeby w 50 minut zrobić jak najwięcej. Później 60, później 70 i tak dobić do 90, no później to już może być trochę za dużo. I to jest fajny trening właśnie, żeby budować taką dużą bazę danych ruchów. A jeżeli chodzi o linę, to możesz celować zrobienie na przykład na jednym treningu 10 dróg, później 12, dobijając nawet do 16 i to bardzo pomoże Ci rozwijać technikę. Tylko też ogólnie warto patrzeć na to, jak się ruszasz, żeby no nie robić tych ruchów tak, żeby po prostu przejść drogę, tylko rzeczywiście skupić się na tym, żeby lepiej stać. Bo jak robisz łatwiejsze drogi, to możesz się też skupiać na takich rzeczach jak oddychanie, stanie na małych stopniach i tak dalej. Bo te drogi nie powinny być tak trudne, żebyś musiał na tym walczyć strasznie, tylko jednak przechodzisz je, możesz skupić się na technice, na takich niuansach właśnie jak oddychanie, żeby może nie łapać za bardzo tych chwytów, żeby się rozluźnić, nauczyć się wpinek. To wszystko właśnie możesz zrobić na takich treningach. To jest właśnie ten pierwszy, najważniejszy krok. Więc teraz przejdźmy do następnego kroku, czyli powtarzania. Bo bez powtarzania Twoje ciało sobie niczego nie utrwali. I tutaj myślę, że każdy zna to uczucie, jak przechodzi pierwszy raz balder i no, robi go, żeby zrobić, ale nie jest to najlepsze przejście. I tak mają wszyscy, nawet ci, co się wspinają po 10-20 lat, że ta pierwsza próba często jest taka, żeby przejść, żeby zrobić, żeby było fajnie, ale nie jest to jakoś najlepsze technicznie. I tutaj właśnie bardzo ważne jest, żeby te baldery, na których chcesz właśnie poprawić technikę, żeby je powtarzać i utrwalić te ruchy, które są na balderze. Bo zobaczysz, że pierwsza próba będzie zazwyczaj taka średnia, druga próba lepsza i trzecia już naprawdę taka zoptymalizowana i możesz nawet więcej razy powtarzać, jak czujesz, że to nie było wystarczające. To jest trochę tak jak w sztukach walki. Myślę, że każdy, kto trenował, wie, że często powtarza się jeden cios tysiące razy, żeby być w tym po prostu ekspertem. I tak samo to właśnie działa we wspinaniu. Chcesz powtarzać baldery czy drogi wiele razy, żeby właśnie być w tych ruchach ekspertem. Uznajmy, że masz balder, który idzie po podchwytach. Jeden podchwyt, drugi podchwyt. I teraz jak go raz powtórzysz, no to okej, zrobiłeś nowe ruchy i twoje ciało się czegoś nauczyło. A jak powtórzysz to trzy razy na przykład, to już będziesz też dużo mocniejszy w takich ruchach w podchwyt. Twoje ciało od razu będzie o wiele lepiej wiedzieć, jak się ustawiać, jak generować siłę i później jak pojedziesz w skałki, czy pojedziesz na zawody, to od razu twoje ciało będzie wiedziało, okej, podchwyt, czyli mam się ustawić tak. I to jest właśnie przez to, że się te ruchy powtarza. Dlatego to jest właśnie druga najważniejsza rzecz, czyli powtarzanie tego, co już się zrobiło. I tutaj z takich prostych zaleceń dobrym treningiem jest na przykład wybranie sobie 5-6 balderów w różnych formacjach i powtórzenie każdego 3 razy. Tylko przerwy między tymi próbami w balder powinny być 3-minutowe, żeby to robić jednak będąc wypoczętym, bo też ciało lepiej uczy się właśnie techniki, jak jest wypoczęte. Więc wybierasz sobie 6 balderów i każdy powtarzasz 3 razy, każdy utrwalasz. Najlepiej, żeby w różnych formacjach, dachu, pionie, przewieszeniu, połogu. I właśnie wybierasz sobie każdy balder z takiej formacji i powtarzasz go 3 razy. Z dłuższymi przerwami, żeby każda przerwa była taka, że czujesz to jednak, że jesteś wypoczęty, możesz rzeczywiście spróbować dać siebie wszystko. Bo to też jest pewien błąd, że dużo osób stawia się od razu w ten balder szybko, nie zrobi od razu szybko. I tak naprawdę wchodzi się na takim zmęczeniu i te próby są jeszcze gorsze. No to trochę tak jak z treningiem siłowym. Jeżeli no jak zaczniesz wyciskać i nie idzie ci tak technicznie i krótko odpoczniesz i zaczniesz znowu, to nie będzie lepiej. No zazwyczaj będzie gorzej, ciało zacznie się trochę telepać i tak dalej, więc tutaj trzeba odpocząć. I starać się o to, żeby każda próba była jednak jakościowa, żeby się z tego też coś uczyć. I tutaj jeżeli chodzi o trening na linię, on rzeczywiście będzie bardziej męczący, ale też można to w pewien sposób zaprojektować, żeby budować wytrzymałość, ale na bardzo łatwych rzeczach. Czyli wybierasz drogę, która jest łatwa, nie męczy cię za bardzo i powtarzasz sobie ją 4 razy z rzędu bez odpoczynku. I tutaj wybierasz właśnie taką intensywność, żeby ta droga nie była męcząca. Raczej lekki przepływ krwi, że możesz spokojnie skupiać się nad tym, żeby się bez problemu wspinać, ustawiać coraz lepiej. Chodzi o to, żeby droga była łatwa, żeby się też właśnie jakoś zbytnio nie męczyć, co też właśnie zwiększy mocno wytrzymałość i technikę przez zrobienie tak dużej ilości metrów. I zazwyczaj taki trening składa się od 3-4 dróg, czyli właśnie nawet 16 przejść na jednym treningu. I teraz ostatnim kluczowym punktem jest trenowanie tej techniki już na zmęczeniu. Bo generalnie, finalnie jak jedziemy w skałki czy jakieś zawody wspinaczkowe na linie, to jesteśmy zmęczeni wspinając się, jest duże nabicie i trzeba jakoś umieć się ustawiać. Teraz jak cały czas się trenuje tę technikę będąc wypoczętym, wszystko fajnie i tak dalej, no to może się to tak dobrze nie przełożyć. I tutaj finalnie chcemy właśnie skupić się na tym, żeby budować technikę na zmęczeniu.
tylko to robimy już po zbudowaniu techniki na świeżo. No to jest dosyć logiczne, że zazwyczaj też jak się uczymy na przykład jakiegoś ćwiczenia siłowego, to nie robimy go na zmęczeniu i próbujemy się go nauczyć, tylko robimy będąc świeżym właśnie na jakichś balderach, odpoczywając długo i dopiero później tą technikę tak transformujemy, żeby ją używać później będąc zmęczonym. I to jest właśnie bardzo ważny krok, szczególnie jeżeli chcesz wspinać się na linię. Chodzi o to tutaj, żeby skupiać się na technice, czyli nie wchodzisz na drogę, która cię męczy i po prostu próbujesz ją jakkolwiek przejść, tylko rzeczywiście starasz się, patrzysz na te ustawienia, starasz się stać na tych małych stopniach, nawet będąc tak zmęczonym, żeby właśnie tą technikę sobie utrwalać w takim zmęczeniu. Można to też zauważyć, jak ciało zaczyna wariować często. Jeżeli wspinacz ma bardzo dobrze zbudowaną technikę, będąc zmęczonym, to on jest w stanie nawet na bardzo dużym zmęczeniu bardzo dobrze się ustawiać. Natomiast ktoś, kto nie ma tak dobrze tego zbudowanego, zaczyna się trząść, zaczyna ustawiać się różnie dziwacznie, zaczynają nogi wypadać i to jest właśnie to, że ktoś nie przetransformował tej techniki, którą ma, na wspinanie z liną. Jeżeli chodzi o takie treningi, to właśnie może być to trudne wspinanie na linie, albo jest też druga opcja, którą bardzo polecam, to jest robienie balderów z bardzo krótkimi przerwami. Przykładowo przychodzisz sobie na taki trening i robisz 10 balderów i pomiędzy tymi balderami odpoczywasz tylko 30 sekund. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film był pomocny i do zobaczenia w następnym filmie.